Witam Was ponownie. W kolejnym nagraniu to ja, Adam Razik. Kolejny obraz z cyklu Staroci. Obraz z 97 roku. Widzicie ten podpis? Adam Marek Razik. 97. 16 lat temu. Tak zwanych zmarszczy. Bardzo fajne tu są fragmenty. Bardzo tutaj... też pomarszczony, też naklejane płótno na to, też rama specjalnie tam na tym gruncie, później posrebrzona tam specjalnym tam tym specjalnym szelakiem, czyli tym takim rodzajem lakieru, powleczona, pomalowana i z taką fakturką, no trochę poobijała ta rama jest, ale to już do wykończenia, do zrobienia. Też obraz na płótnie, na płycie. I teraz chcę mu nadać, tak jak w poprzednim obrazku, takiego kolorytu, troszeczkę go tam odświeżyć, żeby tutaj się działo coś tam ciekawego kolorystycznie, a nie tylko takie plamy w sensie takim, że to nie jest, że tak powiem, do końca moja bajka. I chciałem Wam pokazać właśnie tylko na jakichś tam fragmencikach, co później zrobię, odświeżę i gdzieś tam pojawi się w galerii albo zobaczycie go. Też zobaczycie na pewno na mojej stronie internetowej, no i w sklepie, którego niebawem otwarcie. Także też inspirowane naturą, czyli takim pejzażem. Obrazek pomarszczony, tu jak powiedziałem, zachęcam do takiego rodzaju malowania, bo było tyle jest to ciekawe, że nie trzeba tam jakoś się strasznie napinać, żeby tutaj było to wierne jakimś tam naturze, wierne i realistycznie malowane, natomiast może sobie to poszaleć kolorystycznie, pobawić się właśnie tym kolorem i w ten sposób sobie taki obraz namalować, opowiadać. Ja zachęcam Was do tego, bo tym wszystkim, którzy zaczynają malować, to takie obrazy sprawią im nie tyle frajdę, ale też pozwolą na to, że zaczną sobie tutaj, że tak powiem, kolorystycznie się tam jakoś ta ich wrażliwość nie by miał, że tak powiem, wieszak. Był tutaj powieszony w taki sposób, że... No i teraz się tutaj... Przepraszam Was, ale o! To jest właśnie płyta, która się przesuwa razem z obrazem. Nie do końca jest to... Ale przygoda. Się musi zdarzyć też coś takiego, ale to co nie powisi to teraz będzie ok, natomiast będę chciał, żeby to wisiało w miarę stabilnie na tym gwoździku przywiązanym do sztalogi. Jak mi znowu spadnie, to już będzie porażka, to już pewnie zakończę to nagranie i będę go Wam pokazywał. Teraz właśnie próbuję sobie to kolorystycznie tam wzbogacić, żeby to nie było takie płaskie, ponadawać tutaj jakieś kształty takich pseudolistków. Tu mam pomarszczenia takie, które też jak sobie to... No i tak jak powiedziałem, opowiadałem Wam, że w tym tej bryle zieleni tych drzew, kiedy malujemy drzewa, to takie trzy jak gdyby, trzy walory tej zieleni, którą wypełniamy te liście, powinny się znaleźć, czyli ta najbardziej w słońcu, taka nasłoneczona część, ta pośrednia i ta zacieniona, czyli trzy walory takiej zieleni. Tej, mam tu bardzo dużo tej najciemniejszej, tak? Teraz do tego bym chciał znaleźć tą pośrednią i wzbogacić temu jakimiś blikami tej najjaśniejszej,
и ждать, где файнее, когда он вас выглядал. Также так афина не бенчала. Ведь мы слышим таких, да? С таким родиной, таких туркузов, что-то из таких, да? Но это было себе по... Когда мой мой таким шершим пензлем, то он будет тут здесь. Вот teraz to trochę będę musiał dodać więcej tego koloru i więcej się pojawi, żeby to nie był taki odosobniony, tak? Bo jak teraz się pojawiła taka zieleń, to żeby gdzieś tam ona się pojawiała częściej, a nie tylko w dwóch miejscach, a reszta się czyli jakoś tam dziwnie inaczej. Ok, teraz troszeczkę rozjaśnię, troszeczkę dodam takich. O, i tu będzie ten wolodek jednej. Dobra, zaraz to przetrę. O, i widzicie tutaj na tych pomarszczeniach będę dodawał takie światełka. Niech tam jeszcze się. O. Pewnie jeszcze się pojawią. Innego, w innym odcieniu, innego natężenia, ale widzicie, to teraz ten cały rysunek tutaj wyjdzie przy okazji takiego tego rodzaju malowania. O. Już sobie ustalę takie kolory. No i proszę. Tak. Zobaczcie, jak malowany. Bo jest malowany, tak? I w ten sposób tu sobie rozjaśnię, bo tutaj będą te miejsca najbardziej rozjaśnione, takie najbardziej oświetlone. A my sobie tak pomału, pomału będę ten obraz zmieniał. No w tym momencie sobie diametralnie pewnie zmienię, bo tu nie było aż takich świateł, natomiast no cóż, zmieniłem to. O, proszę. Cała ta faktura tych zmarszczeń, tych tutaj teraz wychodzi, tutaj trzeba będzie to zaraz przetrę szpateczką. Właśnie naniosę w ten sposób. Zobaczcie, jak to się ciekawie robi. Tak. A teraz tu gdzieś przejechałem za bardzo, to wezmę szmatkę i przetrę i tylko miejsca gdzieś tam. Zaraz tam jeszcze wrócę do tego i wezmę ciemniejszy kolor. Już miałem taki pędzel przebrudzony tym kolorem, znaczy tym, nie przebrudzony, ale tak w tym kolorze. Takiego, żeby takiej ciemnej zieleni. Gdzieś tu się pojawi. Ja teraz troszeczkę za mocny. Powinien się zdarzyć. Prawie na tym, na tych pniach, na tych. Czy trzeba to przetrzeć jednak. No i tak to właśnie wygląda to malowanie, że nie zawsze się trafi, nie zawsze ten kolor jest taki, jakbyśmy chcieli. Ale zawsze można to poprawić. Teraz zrobię jeszcze pędzel. Znajdę kolor. Ten fragment tego nagrania, to nagranie zrobię takie krótsze, żeby was nie nudzić zbytnio. Co tu chciałem? A, czerwieni troszeczkę ultramarynki. Zrobię taki fiolecik. I te rzeczy. Widzicie, tu będzie też od razu te pnie i te rzeczy, te, zobaczcie, prawie taki głęboki fiolet
prawie tam taki trochę bardziej bliższy bordowemu kolorowi, takiemu karminowi. I ten żółty, i proszę, jaki jest kontrast od razu, nie? Takie dwa pnie gdzieś tam się pojawią. Od razu się to robi. Zupełnie. O, proszę. W ten sposób. Tutaj też się gdzieś pojawia. Chyba sobie nas podrócimy farbą. Zdarza się. Gdzieś tam. I w ten sposób sobie będę dalej opowiadał o tym obrazie. Jeszcze wezmę pędzelek taki. Ale mam krypę. Ludzie, co się dzieje? Głos tracę chyba. Co to będzie się działo? Tu troszeczkę przybrudzę tym żółtym. To będzie prawie biały. Tu się pojawi, tu widzicie? O. Aż zacznie tu świecić. Jakby tam rozetrę. Żeby to nie było takie też... Gdzieś tam się między tym też pojawi. I już zaczyna się życie tego obrazu, które będzie zupełnie... I już będzie ciekawiej. Już się dzieje dużo, dużo ciekawiej. I tu już nie będzie błękitu, ale będzie taki bardzo, bardzo jasno żółty. Proszę. Widzicie? I o to w tym wszystkim chodzi, że nie jest tak jak w malarstwie dzieci, że po prostu troszeczkę ramę pobrudziłem, no ale trudno, zaraz to wytrę, że to po prostu jest niebo, to niebieskie, a reszta drzewo to pień brązowy i tak dalej. Ale tutaj to jest właśnie tak, że tutaj opowiadam kolorem. Nie zawsze w tym, tym bardziej jak to jest obraz, który jest tylko inspirowany naturą, a nie jest jej rzeczywistością, czy nie jest wierną kopią natury, tylko jak powiedziałem, obrazem natury, takiej interpretacją natury, inspirowanej naturą, to tutaj nie muszę się tak sztywno trzymać tego, że o, i proszę, już tu się zaczyna coś tam fajnego dziać. I zaczynają te miejsca świecić. To już tak nie minęło. O, i tutaj też troszeczkę światełek. Takich drobiazgów. To gdzieś między tym pokażę. Bo proszę, popatrzcie, jak tutaj już fajnie ten obraz będzie się nam budował. I jeszcze tutaj dołożę parę fajnych lamek. Będzie troszeczkę rozbielony. Bardzo, bardzo fajnie to mi się dzieje. I teraz jeszcze tu trochę tej świateł. I proszę. I proszę Państwa, przed nami rozciąga się, rozwija bardzo interesujący obraz, który nie powstał z obserwacji natury i jej walorów, ale natura, obserwowana natura była u podstaw, później nałożenie faktury związanej ze strukturą płótna i tych zmarszczeń tej materii. I teraz na tych naszych oczach rozgrywa się zabawa, która jest bliska naturze i może być właśnie jej ek
ekwiwalentem. Ciekawe słowo. Ekwiwalentem natury. I proszę. I Adam Razik bawi się z tymi światełkami, bawi się tu z naturą, a jednocześnie powstaje bardzo interesujący obraz, który w całości objawi nam się tą lubością, tą naturalnością, która sprawi, że to pojawią się światełka. Proszę, proszę Państwa, cóż piękniejszego przed naszymi oczyma się tu jawi. Natura płótna i natura drzewostanu zaobserwowanego przez autora u podstaw tej pracy. Proszę bardzo. I tak pięknie opowiadane będzie dalej i dalej i dalej. I będziemy się cieszyć z tego, co tu faktura, natura i struktura tego płótna nam objawiła i będzie nadal objawiać, a my będziemy się tym cieszyć i zdobić będzie nasze ściany, naszych wnętrz będą zdobić pracę moje prace. Słuchajcie, 16 minut najprawdopodobniej już maluję ten obrazek. A popatrzcie, jak się fajnie zmienił. Troszeczkę brakuje mi tutaj jeszcze takich farbek. Zabrakło tej żółtej. Dobrze, weźmy czysty pędzel. I parę tu jeszcze takich. Tu. Takie rzeczy się pojawią. Takie światełka. Aż miło popatrzeć, co tu się dzieje. Drodzy Państwo, co tu się dzieje. Aż ta żywość tego koloru, który tu będzie za chwilę nam świecił, aż powala. Powala, tralala. Tu, jak tam były zielone, jasno zielone, tak tutaj te światła gdzieś się pojawią jako odzwierciedlenie tego, co na pierwszym planie istotne i co w detalu nam się będzie jawić. Zobaczcie, parę maźnięć. Wydobyłem tu rysunek z tego. Widzicie? O. Proszę, co tu się dzieje fajnego. Parę, kurczę, tych zmarszczonych, płóciennych tutaj rzeczy i proszę. Dobra, to już mam to fajnie. Teraz troszeczkę taki, kurczę, pomarańczowy jeszcze. Słuchajcie, pomału się żegnam z Wami. Bawcie się tym malowaniem. Ja będę Wam pokazywał coraz fajniejsze rzeczy i mam nadzieję, że to będzie coraz ciekawsze dla Was. Dlatego zachęcam, odwiedzajcie mój kanał. O, tu gdzieś jeszcze pojawią takie rzeczy. Widzicie? No po prostu czad. I tu się to zaczyna dziać. Chciałoby się dodać jeszcze tam coś innego, co by się zrymowało, ale już nie będę. Teraz pognębił. Proszę. Widzicie? O. Po prostu zmarsz pierwszej wody, ale jaki, że tak powiem, w obejściu, no coś fajnego, no popatrzcie, jakie to jest malarskie, nie? Co tu się fajnego wydarzyło. I w ten sposób zaraz jeszcze raz jedno podejście i będzie bardzo fajny obrazek. No popatrzcie, no to kurczę, pomarańczowa, żółta tutaj, troszeczkę jakichś tam brązików rosł z tego i już coś pięknego. To byłem ja, Adam Razik. Popatrzcie jeszcze na niego, sprawdzę, czy prosto wisi.
I cóż, no troszeczkę się przekrzywił, o, żeby znowu nie spadł. I bardzo będzie fajny obrazek. Będzie zdobił, no kurczę, rewelacja. Czad. Chyba wrócę do malowania tego rodzaju obrazów, bo są bardzo malarskie, bardzo fajnie oddają taką naturę, taką ekspresyjną ekspresyjną wartość tej natury. No nie wiem, jak to określić, ale bardzo, bardzo mi się to podoba. Patrzcie, parę pociągnięć pędzlem i z takiego jakiegoś niejakiego obrazka nagle się zrobiło fajne dziełko. I jeszcze tutaj poświecę tym. Tu akurat nie mam na tym, nie ma na tych zmarszczach, nie ma tam złota czy srebra. Tylko rama jest dosyć interesująca.